Dziewczyny, jak idzie wam w turnieju? Weronika. No to ja skończyłam z wynikiem 5 punktów na 11 rund. Uważam, że to jest dobry wynik. Ja 5,5 i też się bardzo z niego cieszę, zwłaszcza, że zaczęłam 0-2. Czy to jest wasze pierwsze doświadczenie w mistrzostwach o takiej rangi? Zdecydowanie tak. Tak. Jak czujecie się grając w tej samej sali co Magnus Carlsen, Levon Aronian, Hikaru Nakamura i inne grube ryby? Ja się czuję bardzo zaszczycona, ponieważ jest to ogromne przeżycie i zdobywam dzięki temu fajne doświadczenie. Basia? Ja też się bardzo cieszę. Właśnie w pierwszy dzień byłam strasznie podekscytowana, jak widziałam, że właśnie Magnus wchodził do hotelu albo Daniel Dubow. I w sumie dalej mam takie uczucia. Czy udało wam się porozmawiać z którymś z zawodników? Udało się porozmawiać z arcymistrzem Dżobawą, a tak to mijam się często z innymi, ale nie rozmawialiśmy. Z takiej ścisłej czołówki to nie. Okay. Czyli nie było żadnych zdjęć, żadnych podpisów? Mi się udało zrobić zdjęcie z Magnusem na przykład. O, świetnie. Okej. Okay. I jeszcze na koniec, jakbyście powiedziały, co wyciągnęłyście z tego turnieju i czy w przyszłości zamierzacie powtórzyć to doświadczenie? Ja oczywiście, jakbym miała szansę jeszcze raz zagrać w takiej rangi turnieju, to oczywiście bym ją wykorzystała. I co wyciągnęłam? Na pewno bardzo miło się patrzy, jak grają ci zawodnicy, jak są cały czas praktycznie skupieni tylko na partii. I myślę, że chciałabym też się tak zachowywać właśnie przy swoich grach i też właśnie grać szybciej, bo wiem, że niektórym zdarza się na szachach szybkich dłużej myśleć. To ja podobnie jak Basia i dzięki temu turniejowi dał mi motywację na dalszą pracę z szachami. Świetnie, no to dziewczyny, gratuluję sukcesów i życzę powodzenia w przyszłości.